Cześć, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale wideo na moim kanale z cyklusa Grajmy sobie w najnowszego God of War'a. Jak pamiętacie, w poprzednim odcinku tutaj wleciliśmy na grubo do tego miejsca. Chłopacy się już pozbierali, tak więc myślę, że możemy kontynuować swoją przygodę. Pamiętajcie też oczywiście, żeby stawić łapkę w górę, jeśli seria wam się podoba, a ja tutaj zabieram się za odpowiednie umieszczenie tego dłuta i rozwalenie tutaj tego przejścia. Co to za miejsce? Siedziba Odyna. Jego koszmarny gust rozpoznałbym wszędzie. Patrzcie! To brakujący panel z tyrem! Odyn go ukradł? Ale czemu? On zawsze ma swoje powody. Mogę zerknąć? Tego się nie spodziewałem. Czemu? Co to znaczy? Nie mam pojęcia. Nie spodziewałem się tego. Głowo? Słuchaj, to na pewno jest Tyr. Odbywa podróż. Być może magiczną. Ale co to ma wspólnego z gigantami? Czemu mieliby to uwieczniać? Ale sądzę, że tego się pewnie nie dowiemy. A co to za runy w rogach? To nie runy. To symbole z przeróżnych krain. Oznaczają... wojnę. Ano. Skąd ty... Ten znam aż za dobrze. O. Jego oczy to klejnoty. Jak twoje. Pewnie symbolizują dar widzenia, dany nam przez gigantów. Daj nam je bliżej. Intrygujące. Bardzo intrygujące. Co to jest? Tajemny schemat ukryty przez Tyra tak, by nie znalazł go nikt. Poza tymi, którym ufali giganci. Odyn miał go pod nosem. Mówiłem, że zaprowadzę was do Jotunheimu. Co masz na myśli? Podobno skończyły ci się pomysły. Nie rozumiesz, bracie? Odyn nie porzucił nadziei i nam też nie wolno. Wiedział, że ten panel coś skrywa, ale to my to znaleźliśmy. To schemat klucza do jakiejś sekretnej komnaty Tyra. Nie wiem, co możemy w niej znaleźć albo zastać, ale to jakiś trop. Jak mamy stworzyć ten klucz? Spytajmy krasnoluda. Ten symbol na drzwiach świątyni to zlepek różnych run. Pokój, jedność, nadzieja i tak dalej. To dzieło Tyra. Sam zrobił te drzwi. Chłopcze. Wcześniej to, co widziałeś. Niczego nie widziałem. Myślałem, że widziałeś mnie z tym starcem. Starcem? Możemy iść? Tak. Teraz pytanie, czy młody faktycznie tego nie widział? Bo widzi to tylko, powiedzmy, osoba, która ma z tym problem? No dobra, czas wrócić do Midgardu i załatwić ten klucz. Gdzie krasnolud? Czy po prostu młody wie, że są to niemiłe sytuacje, bo sam to przeżył, sam widział swoją iluzję? No i po prostu udaje przed ojcem, żeby, wiadomo, nie było mu źle z tym. Ciężko mi powiedzieć. Okej, tak więc udajemy się do Midgardu. Słuchaj, głowo, dlaczego nie mówiłeś, że Baldur to syn Freyi? No tak. Wciąż nie mogę się nadziwić, choć taka jest przecież prawda. Ale jak pomyślę o Baldurze i Freyi, to... Mimi? Tak, chłopcze. Freya. Co tam, bracie? Głowo,
Zdradź mi największą słabość Baldura. Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia, fizyczne i magiczne. Chwila, co się dzieje? To urok. Nie może mówić o tym, co wie. Naprawdę? No przecież! Nie może być inaczej. Ciekawe, kiedy to się zaczęło. Kiedy dosłownie trzymała mnie za łeb? Czy kiedy odkryłem słabość Baldura? Mimir! Tak, chłopcze? Powiedziałeś, że znasz słabość Baldura. Ach tak? Baldur jest niewrażliwy na wszelkie zagrożenia. Fizyczne i magiczne. Dosyć. Czyli jest jakiś sposób. Jeśli znowu nas nawiedzi, odkryjemy go. No, my ten sposób znamy z mitologii nordyckiej, natomiast tutaj jeszcze ani Kratos, ani Łody nie wie. Nie wiem jak z głową, być może sobie przypomni w międzyczasie i nam pomoże to. No bardzo. Pogadajmy sobie z naszym kumplem Brokiem. Możesz to wykuć? Czy to oręż? Pancerz? Albo inny element wojennego rynsztunku, w którego tworzeniu się specjalizuje? Nie? To zapomnij. Nawet gdybym miał ochotę stworzyć takie kruche cacko, uszkodziłbym sobie narzędzia przy tych wszystkich delikatnych zawijasach. To zrób warstwy. Złącz metal z żużlem ze skapu. Twórz cienkie warstwy i dokładaj naprzemiennie. Dobra, Mondralo. A skąd niby miałbym wziąć kawał dobrego żużlu ze skapu? Gdy ostatnio taki widziałem, mogłem jeszcze dogadzać panienkom. Nie do wiary. Czy to... Gdzie niby? Musiałem pobrudzić sobie łapy. No nie stój jak słup! Do roboty! Co? Chcesz wziąć na warsztat coś innego niż broń? Pewnie. Czemu nie? Co? Też się rozwijam. Ej, ostrożnie przy grzbiecie. Rozluźnij nadgarstek. Sam sobie, kurwa, rozluźnij. Daj mi tu więcej żaru. Już się robi? Będziesz hartować stal trochę dłużej? Nie muszę. Trzykrotnie zalałem ją olejem draugrowym. O, widzisz? Całkiem pomysłowo i higienicznie. Sprytna z ciebie bestia. Codziennie uczymy się czegoś nowego. No nie? Pewnie, że tak. I gotowe. Nie, zapomniałeś o czymś. Przestań się tak szczerzyć. Działa mi to na nerwy. Po prostu dobrze was razem widzieć. Ale wasz znak teraz wygląda inaczej. Tak to jest, gdy spaja się na nowo coś, co pękło. Wiedziałem. Nadal się kochacie. O, daruj sobie, królewno, bo jeszcze się wzruszę. Nowy znak jest lepszy. Prawda? Musimy już iść. Kurczę, ale niesamowite jest uczucie zobaczyć ich razem. Zresztą ja nawet zastanawiałem się w jednym z poprzednich odcinków, mówiłem to nawet głośno, że jestem ciekaw. Które drzwi otwiera ten klucz? Na pewno są gdzieś w świątyni. Że byłem ciekaw, czy będzie taka możliwość, aby się spotkali i pogodzili. Jak widzicie, było to fizycznie możliwe. Co mnie osobiście cieszy, ale to też niestety zwiastuje coś, czuję już koniec gry pomału. Takie wydarzenia przemiłe zazwyczaj dzieją się... Czekajcie, ja dobrze w ogóle idę? Dzieją się, wiecie, jak już się zbliża koniec filmów, gier i tak dalej. Tak więc... No nam zostało już tylko odkryć drogę do Krainy Gigantów. Nic więcej, no chyba, że po drodze to się tutaj... niefortunnego wydarzy jeszcze, coś się skomplikuje. Runatyra, to jest to. Ale mimo wszystko już bardzo wiele rzeczy zrobiliśmy, tak więc wyczuwa się gdzieś tam w powietrzu ten koniec po prostu. Jesteśmy w środku, ale co to za miejsce? Wiem tyle samo co ty, braciszku.
drzewo! Trafiliśmy pod komnatę podróży, ale czemu podłoga jest na suficie? Nie wiem. Te drzwi światów zdają się odzwierciedlać te z góry. Ale faktycznie, jesteśmy w tym samym miejscu, w którym byliśmy poprzednio, ale z dołu. O tym mówiłeś. Tam w górze. Tyr użył identycznej magii do ochrony czarnej runy. Może w środku coś znajdziemy. Ha! Przy drzwiach do Jotunheimu! Ciekawe. Tylko czy możemy się tam dostać? Nie stąd. Proszę bardzo. Nie mam pojęcia, ale trzeba sprawdzić to. No proszę, jedno sanktuarium w drugim. Te gobeliny... To znowu dzieła gigantów. Tyr musiał im się naprawdę przysłużyć. Wow! Zobaczcie to! Sala Tyra. Patrzcie to! Jakie ogromne posągi. Chłopcze, to runa do Jotunheimu? Dokładnie. Spójrz! Jesteśmy po drugiej stronie. Drzwi do góry nogami. Wymyśliłeś coś? Cofnij się. Dobra. Rusza się! Co się rusza? Niezwykłe. Cały pokój jest umieszczony na jakiejś osi. Po obu stronach są łańcuchy. Bez nich... Możemy obrócić świątynię. Dobra! Że... Co zrobić? Niech to... Coś się dzieje! Dobra. Chyba nie atakują. Mam ją odczytać? No niby nie atakują, ale to nastawienie nie jest jakieś takie pozytywne do nas. Chłopcze, na posągach. Widzę. To pustka. Brzmi strasznie. Dalej, czytaj. Przed początkiem i po końcu, nic pomiędzy, w cieniu i słońcu. Auto. Jesteś pewien, że obrócenie świątyni to jedyny sposób na dotarcie do celu? Mówiłeś, że będzie droga. Świątynię można obrócić. Więc obracamy świątynię. Z tą logiką nie można się kłócić. No dobra, sprawdźmy, czy faktycznie teoria będzie miała pokrycie w praktyce. To teraz pytanie, jak to się obraca? Młody, na pewno dobrze... A. Się bałem, że źle uruchomiłeś ten cały system. Nie wiem, co się stanie, gdy od tak odwrócimy do góry nogami pokój połączony z pozostałymi światami. Ale ciężko sobie wyobrazić, że to doprowadzi nas do Jotunheimu. Chętnie się przekonam. Cóż, kto wie? Być może ty i Tyr jesteście równie szaleni. No nie ma na chwilę obecną żadnego innego rozwiązania, tak więc trzeba próbować tego, co mamy, nie? Jest kolejny. Nazywał się Bergelmir. Mama mówiła, że był królem gigantów. Tak, był królem. Ale nie tylko. Chyba... Chodź, chłopcze. Armia złożona z posągów? To chyba nie takie, które ożywają, jeśli się o to martwisz. Tyr często mówił, że w świecie pokoju jedyni potrzebni mu żołnierze byliby posągami. Niech spoczywa w pokoju, ale skubaniec podchodził do wszystkiego na poważnie, nie? Tam, na styku łańcuchu, musimy znaleźć drogę. Wyglądało to imponująco, muszę przyznać, naprawdę. No i co my tu mamy? Dokładnie. Słuchajcie, jak to działa? Okej. Teraz przejdziemy. Środkowy jest nasz. Raczej pod naszą kontrolą. Młody pewnie znalazł jakieś przejście dla dzieciaczków gdzieś tam. I co teraz? Tu mamy jakąś skrzynię.
Otwórzmy sobie to. O, proszę bardzo. Karwasze węża świata. Przydadzą się, nie ukrywam. I teraz tak, tutaj przyszliśmy stąd. Młody tutaj widzę, że coś kombinuje. Tutaj mamy sok z drzewa. Tutaj też widziałem coś czerwonego. Nie wiem, czy to jest to, o czym myślę, ale sprawdźmy. Tak. Tak sobie pomyślałem, bracie. Może chłopak poniesie mnie po jakiś czas. Żebyś to przeprawił? Nie. To cię bawi. Łańcuch, udało się! Pora brać się do roboty, bracie. Powiem wam, że za pierwszym razem mi to nie wyszło. Musiałem to powtórzyć. Troszeczkę mnie przyczasło, ale jestem już żywy. Możemy kontynuować przygodę. Okej, co my tu mamy? Ej, to część szyfru runicznego. Poszukajmy pozostałych. Zostawcie ich w spokoju. Zdecydowanie nie chodzi o nas. Mówisz, że nie chodzi o nas? No sprawdźmy. Co się stanie, jak to rozwalimy? Aha! Te ataki runiczne za bardzo na nich nie działają, szczerze powiedziawszy. Aha, dobra, już wiem czemu, bo tamten jest ognisty, a ten jest lodowy. Czyli na tego będzie działało coś innego, na tamtego też. Nie zwróciłem na ten szczególiki uwagi. Czekajcie, dajcie mi zmienić broń tylko. Się tyle dzieje. Dobra. Kolejna zmiana. Zmiana broni. Ale kurde, w takiej walce jak tyle uników wykonuje, ciężko jest nawet broń zmienić. Niestety wiem to, ale już prawie ich załatwiliśmy. Dobra, jeden załatwiony, teraz na spokojnie. Wow! O fuck, ale prawie oberwałem od niego. To jest teraz lodowy, dobra. Młody, ratuj ojca. Ratuj ojca. Mieli fart. Nie wierzę, że się udało. Szczerze, to się udało na ledwości to zrobić. Zbyt bardzo chyba tutaj zlekceważyłem przeciwnika. Tak szczerze. Uch.
Aha, tu kolejna zabawka, no nie wierzę. Młody, pomóż troszeczkę. Najgorsze jest to, że ja nie widzę tych płomieni ognia. A tutaj zobaczcie, są. Pojawiają się częściej. Grubo jest, zdecydowanie. Tam widzę, że mogę odzyskać energię. Wiem. Weź go może przy ataku, ja sobie tutaj wezmę energię. Dobra. Załatwieni. Okej, okay. No było grubo, też kurde, tak do tej pory, wiecie, jak przez 15 minut jest lajtowo. Ja wam tak powiem, jak przez 15 minut jest lajtowo, same cutscenki, człowiek jest skupiony, rozluźniony i nagle pojawia się przeciwnik, gdzie przecież się nie miał jakiegoś, powiedzmy to, większego treningu, to takie potem się rzeczy dzieją. I teraz, którędy ja mam iść? Czekajcie. Tędy. Tędy jest wyjście i potrzebujemy... Ty, to ja chyba przejdę przez wszystkie. Ale na fuksie udało się. Kurde. Dobra. To gdzie teraz? Teraz drugi łańcuch jest po tamtej stronie. Okej. Jestem pewien, że teraz jak pojawi się jakiś przeciwnik, to będzie znacznie łatwiej. Bo już mały trening był. Nie, to trzeba dać jakoś na górze. O, tutaj coś jest. Tak. Okej, teraz tutaj. Jak będzie na dole. Teraz tego. A, to już przejdę. Nie przejdę. Mało brakowało. Teraz tego zatrzymajmy. Teraz przejdę. Okej. Co my tu dalej mamy? Żadnych skrz... A, jest energia. Pełen pasek. Teraz tak, tutaj możemy sobie zabrać. Musimy zmienić broń. Chyba nie tak. Stąd trzeba to zabrać. Są jakieś wrota, więc będziemy musieli sobie je otworzyć. Tylko pytanie teraz jak? Może kolejne warstwy będą miały? Tak, mają, patrzcie. Albo jeszcze inaczej, patrzcie. Weźmy to. Włóżmy tutaj. Okej, teraz tak. Weźmy sobie to. Włóżmy tutaj. To sobie możemy teraz wziąć. I zobaczmy, co jest za drzwiami. Może jakaś droga na skróty. A nie. Tylko skrzynia. Hak. Okej, przyda nam się na pewno.
Teraz weźmy to. Droga przejścia jest tędy, więc... Pytanie. Potrzebujemy jeszcze jednego takiego. O, weźmy sobie stąd. Okej, chyba jesteśmy w domu. Dokładnie. Nie wierzę, jesteśmy tak blisko. Nigdy w to nie wątpiłem. Sporo energii, tak więc coś czuję, że to będzie kolejna walka z przeciwnikami. Szyfru runicznego. Dobrze. Kogo my tu mamy? Jakieś płotki. Jakieś płotki my tu mamy. Odów, ojcze. Wow. O ty gnojku. Ty, ale ogień też mu szkodzi, zobaczcie. A, kurde, myślałem, że to jest młody. Wszyscy chyba? Czy jeszcze kogoś mamy? Nie ma ognia, więc wskazuje to na to, że to by byli wszyscy przeciwnicy już na ten moment. Nie mam nic przeciwko, szczerze. Teraz czekajcie, przejście jest tędy. Na to wygląda. Przygotuj się! To szybko! Ale mało brakowało, coś ty chłopie zrobił teraz. Nie ma pytań, wyszliśmy z tej lokalizacji. Lepiej z tobą nie zadzierać. Przyczaśnie go to, zobaczmy jak to, co tu się stanie. Patrzcie to! Co tu się wyprawia? Kratos po prostu w szale. Przeleciał przez to, ja mówię, ja pierdziele. Zaraz nas tutaj zabije i spinkalałem sobie jak tylko się dało.
Zabijmy tego jeszcze, żeby tutaj mieć taką świadomość tego, że zrobiliśmy wszystko, co trzeba było. Pora obrócić świątynię. Tak jest! Bracia, wiem, co obiecałem, ale na wypadek, gdyby się nie udało, pamiętajcie. Tyr miał ważny powód, by stworzyć te przeszkody. Trzymał Odyna z dala od Jotunheimu, ale światu daleko do pokoju. Nie, ale wciąż jest nadzieja. Pomagamy sobie nawzajem. Tworzymy jedność. To miała nam przekazać runa na drzwiach. Kroczymy ścieżką Tyra. Okej. Pójdźmy i obróćmy to. Użyj mięśni nóg, bracie. On wie. Tylko... rozwiązaniem, z radością stanę po twojej stronie, bracie. No i nie zginęliśmy. Duży plus. Tam, po lewej. Będziemy mogli się stamtąd wspiąć do komnaty podróży. Okej, tak też zrobimy, ale oczywiście w kolejnym odcinku, na którego was już serdecznie z tego miejsca zapraszam. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Jeśli tak, koniecznie stawcie łapkę w górę i czekajcie na kolejne materiały na moim kanale z God of War'a. No ale niestety, coś czuję, że zbyt wielu już ich nie będzie, no bo zbliżamy się konkretnie, ale to konkretnie do samego końca gry. Tak więc trzymajcie się, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Cześć!